Bramki, stadiony świata i interwencje najwyższych lotów. To wszystko w magazynie skrótów Forbes czwartej ligi. Wisła 2 Płock kontra MKS Piaseczno. Jedni wzmocnieni ekstraklasowiczami, drudzy zaś przetrzebieni przez kontuzje, choroby i kartki. Co ciekawe, pierwsi zaatakowali zawodnicy z Piaseczna i od razu niezwykle skutecznie. Przebojowa akcja prawą flanką Sebastiana Folwarskiego. Piłka ląduje w siatce. Znakomite otwarcie drużyny Arkadiusza Modrzejewskiego. Wisła podrażniona, przycisnęła już w 7 minucie. Zagranie w pole karne, obraca się Tomasz Walczak. Napastnik gospodarzy powalony na ziemię. No i sam poszkodowany podchodzi do rzutu karnego. Tutaj jeszcze prowokacje Owczarzaka, ale Walczak mimo młodego wieku nie dał się tutaj wykiwać i mieliśmy szybciutko wyrównanie w Płocku. Dalsze minuty to kolejne kontrataki Piaseczna, 15 minuta, dośrodkowanie, piłkę przyjmuje Ćwikowski, od razu układa sobie na strzał, bardzo ładne uderzenie po krótszym słupku, Piaseczno wprawia w konsternację kibiców gospodarzy, 2-1 dla MKS-u. Akcja Wisły, akcja przeniesiona na prawą flankę, dośrodkowanie w pole karne, ważne wyjście Owczarzaka. Natomiast w tej sytuacji nie dość, że dobra interwencja golkipera Piaseczna, to jeszcze był faulowany. Przenosimy się już do drugiej połowy. Szymon Leśniewski, precyzyjne uderzenie obok słupka. 64 minuta. Wisła doprowadza po raz kolejny w tym spotkaniu do wyrównania. Radość Leśniewskiego mogła zostać szybko stonowana, ponieważ do rzutu wolnego podszedł Maciej Nalej. Bardzo mocna próba, ale Lodziński po raz kolejny pokazuje, że dobrą decyzją było wystawienie go na bramce. W 72 minucie rozpoczynamy Gleb Kuczko Show. Najpierw znakomita akcja, przełożenie na lewą nogę, finalizacja. Kuczko zdobywa swoją pierwszą bramkę w barwach Wisły Płock. Przenosimy się kilkadziesiąt sekund później. Kolejna akcja lewą flanką. Kluczko ścina do linii, potem schodzi na prawą nogę, uderzenie na dalszy słupek. Szybciutko z wyniku 2-1 dla Piaseczna robi się 4-2 dla Wisły Płock. Znakomity występ Gleba Kuczko. Jeszcze w jednej z ostatnich akcji meczu Wisła starała się zdobyć piątą bramkę. Po raz kolejny szarża lewą stroną, dogranie wzdłuż bramki. Piłka finalnie ląduje w rękach Owczarzaka, a 3 punkty zostają w Płocku. Gracze Markowi Marki z pewnością początku rundy wiosennej nie zaliczą do najbardziej udanych. W zupełnie innych nastrojach do starcia 24 kolejki przystąpił Oskar Przysucha, który konsekwentnie pnie się w górę tabeli. Dobry pressing Artura Rawy mógł przynieść bramkę dla gospodarzy już na początku spotkania. Rawa jeszcze otrzymał podanie w pole karne, ale w tej sytuacji idealnym wybiciem popisuje się defensor Oskara Przysucha. Przerzucenie ciężaru gry na prawą stronę. Z bloków startowych rusza Przemysław Nogaj, który indywidualnie kończy tę sytuację, natomiast Adam Radzikowski znakomicie wybija piłkę na rzut rożny. Przenosimy się do narożnika boiska, dośrodkowanie na krótszy słupek, kocioł w polu karnym, piłka odbija się od nóg różnych graczy, aż ląduje pod nogami Kibiego Embalo. Środkowy obrońca Oskara Przysucha niczym rasowy napastnik umieszcza piłkę w siatce. Mamy otwarcie wyniku w Markach, 1-0 prowadzi Oskar Przysucha. Kolejna akcja Oskara, piękne zachowanie Aleksandra Bojanowicza. Bojanowicz zagrywa wzdłuż bramki, piłka przelatuje na lewą flankę, dośrodkowanie, główka, no i bramka. 2-0 dla Oskara, strzelcem gola Patryk Czarnota. Bardzo dobra akcja, jeszcze zamknięta przez zawodnika z lewej strony. Dobre dośrodkowanie, no i Czarnota znakomicie w powietrzu. Mamy już 2-0 dla Przysuszan. Akcja Markowi, która starała się zdobyć choćby bramkę kontaktową. Tutaj Paweł Żmuda uderza, znakomicie broni jednak Jakub Mazur. Najgroźniejsza akcja Markowi miała miejsce dosłownie kilkadziesiąt sekund później. Uderzenie Kultysa, fantastyczna interwencja zasłoniętego Mazura. Jeszcze starał się dobijać Argasiński, bardzo dobrze i umiejętnie wyblokowany przez defensorów Oskara. Rzut wolny Przemysław Wicik, broni Radzikowski. Znakomitym timingiem i czutką w polu karnym popisuje się Karwowski. 3-0 dla Oskara Przysucha. Markowia na kolanach, a to nie koniec strzelania przez drużynę przyjezdną. Jak się okazało, Oskar nie poprzestawał, ale w międzyczasie mieliśmy groźną sytuację dla Markowi. Tak się wydawało.
bo rusza z kontratakiem Embalo Gibi. Gibi tak naprawdę przemierza z piłką przy nodze całe boisko, cały czas stoper Oskara przy piłce, bardzo sprytne zagranie do Przemysława Wicika, a Wicik dopełnia dzieła zniszczenia, czwarta bramka dla Oskara przysłucha, Markowia kompletnie rozbita. A dalej, drodzy Państwo, zachowujemy czujność, kolejna sytuacja, Czarnota w kierunku Kołtunowicza, bardzo ładne uderzenie po dłuższym słupku. Radzikowski nie miał nic do powiedzenia. Kompletna demolka w markach. Oskar przysłucha prowadzi już 5-0. Markowia starała się skupić na stałych fragmentach gry. Dośrodkowanie w pole karne. Piłka wybita. Jeszcze przedłużenie głową. Ale po raz kolejny dobrym blokiem popisują się defensorzy Oskara. Ta sytuacja zażegnana. No i jedna z ostatnich akcji tego spotkania. Bankowski pozazdrościł Gibiemu Embalo i postanowił samemu wykonać niesamowity rajd, zakończony uderzeniem obronionym przez Radzikowskiego. Więcej goli w starciu Markowi z przysłucho już nie oglądaliśmy. KS Raszyn, który w poprzedniej kolejce przerwał czarną serię 4 porażek z rzędu, liczył na podtrzymanie dobrej pasy w starciu sfaworyzowanym zespołem Stroszyna. Piłka nożna to nie tylko umiejętności, ale też często spryt, którym w tej sytuacji wykazał się Kacper Matusiak. Napastnik gości włożył ciało przed zawodnika gospodarzy, dzięki czemu wywalczył rzut karny. Do 11 podchodzi kapitan gości Kamil Majkowski i znakomicie egzekwuje rzut karny. Matalycha, kompletnie zmylony, nie miał nic do powiedzenia. Troszyn szybko objął prowadzenie, ale jak się okazało, szybko też prowadzenie stracił. 27 minuta. Pietrzak jego uderzenie blokuje Caceres, a następnie przygląda się Bartoszowi Gąsce, co znakomicie wykorzystuje Arkadiusz Drapsa i Raszyn szybciutko doprowadza do wyrównania. 38 minuta to kolejna szansa dla gospodarzy. Ładny strzał po raz kolejny próbował napastnik Raszyna, ale tym razem był niecelny. Odpowiedź Troszyna. Bardzo ładna akcja Jakuba Tyski, przytomne wycofanie do Kacpra Matusiaka. 42 minuta, Troszyn prowadzi 2-1 po bardzo ładnej i składnej zespołowej akcji. Tutaj rozpoczynamy odliczanie, jedno podanie, drugie podanie. Za chwilę będzie podanie numer 3. Dalekie zagranie w kierunku Arkadiusza Drapsy. Kolejny błąd w komunikacji pomiędzy Gąską i Caceresem. A Drapsa niczym rasowy lis pola karnego lobuje Subczyńskiego. I przed przerwą mamy wynik 2-2. Przenosimy się już do drugich 45 minut. 58 minuta. Zagranie do Tyski. Jakub Tyska mógł skwitować swój dobry występ strzeloną bramką, ale w tej sytuacji bardzo wyraźnie się pomylił. 69 minuta spotkania. Piłka w pole karne, pierwsze zagranie Tyski zablokowane, strzał z pierwszej piłki, a Matalycha notuje interwencję. W 69 minucie, już w końcowych etapach tej minuty, strzał w poprzeczkę oddaje Tyska, ale tym razem Maciej. 76 minuta, zagranie do Majkowskiego, strzał na krótki słupek, Matalycha czujny, zbija piłkę na rzut rożny. 78 minuta. To tiki-taka w wykonaniu Raszyna. Trzy podania z pierwszej piłki, akcję finalizuje Arkadiusz Drapsa i snajper Raszyna kompletuje w ten sposób hat-tricka. W 94 minucie z kolejną kontrą wypuścili się gospodarze. Bramkarz Troszyna fauluje zawodnika KS Raszyna. Mamy rzut karny. Bykowski 4-2. Sensacja w Raszynie staje się faktem. Prawdziwy mecz o 6 punktów obejrzeliśmy w Ostrołęce. W pojedynku dwóch drużyn mających przysłowiowy nóż na gardle, Naref Ostrołęka podejmowała u siebie świt Starożreby. To starcie rozpoczęło się od minuty ciszy. Niestety ten świat przedwcześnie opuścił człowiek blisko związany z Narwią, Mateusz Deluga. Pierwsza sytuacja groźna Narwi miała miejsce w 7 minucie. Piłka ląduje przed polem karnym, strzał Przemysława Olesińskiego. Piłka trafia w słupek, o dużej dawce szczęścia może mówić Patryk Kwaśniewski. W 21 minucie szarżę lewą stroną przeprowadził Kamil Jastrzębski, obrócił się z futbolówką w polu karnym. Mocne uderzenie zdecydowanie ułatwiło interwencję Kwaśniewskiemu to, że Jastrzębski uderzył w środek bramki. W 35 minucie bardzo ładną akcją popisał się Bruno Villela, piękne dogranie w pole karne, cieszy się Budniak, natomiast przedwcześnie, bo Iwan był na pozycji spalonej. 36 minuta, stały fragment gry dla świtu, przy piłce Sierpiński i Sobczak. Uderza ten drugi, wracający do bramki Dumy Kurbi, Kacper Stefnowski
wznosi się na wyżyny swoich umiejętności i odbija groźny strzał kapitana świtu. 38 minuta, tak naprawdę najważniejsza akcja pierwszej połowy. Przemysław Olesiński w pole karne, finalizuje Iwan Budniak, no i gospodarze wreszcie zdobywają pierwszą bramkę, upragnioną bramkę zdającą prowadzenie przed przerwą tego meczu. Świt na to spotkanie przygotował bardzo ciekawe warianty rozegrania rzutów wolnych. Oto jeden z nich. Piłka przetransportowana na prawą stronę, dośrodkowanie, a kompletnie niepilnowany mniej więcej na 5 metrze Bartosz Zieliński dopełnia dzieła formalności i zdobywa bramkę wyrównującą. Kolejna akcja świtu, goście poszli za ciosem, po raz kolejny trakul, wycofanie do Sadowskiego, przepiękne uderzenie Michała, ląduje w rękach i uściskach kolegów zespołu, ale nie ma co się dziwić, Sadowski być może zdobywa bramkę swojego życia. Piękne trafienie, dające prowadzenie, jakże bardzo dobre fragmenty w wykonaniu świtu Staroźreby. 83 minuta, Narew usilnie próbowała doprowadzić wyrównania. Pecha, i to bardzo dużego, w tym starciu miał Przemysław Olesiński. W pierwszej połowie trafił w słupek, w drugiej połowie głową trafił w poprzeczkę. Goście stworzyli sobie jeszcze jedną groźną sytuację, ruszył Przemysław Kowalczyk, natomiast piłka do siatki nie wpadła. Świt zdobywa arcyważne punkty w Ostrołęce. W starciu dwóch ekip okupujących miejsca w środku ligowej tabeli ciężko było wskazać wyraźnego faworyta tego meczu. Na trudny teren do Garwolina przyjechała ekipa Mszczonowianki Mszczonów. Pierwsze prawdziwe kłopoty Mszczonowianka tak naprawdę zafundowała sobie sama. Sytuacja wydaje się niezbyt groźna. Złe wznowienie ręką Leszczyńskiego, momentalne przejęcie piłki, strzał Wilgi obok słupka i dla Mszczonowianki zakończyło się tylko na strachu. Po stronie Mszczonowianki zdecydowanie aktywniejsza była prawa strona. Goście często szukali strzałów z dystansu, czy też dośrodkowań w pole karne, jak to miało miejsce w tej sytuacji. Próba do grania, ale piłka przelatuje nad bramką Jakuba Bielińskiego. Kolejna akcja Mszczonowa, zagranie do środka pola. Tutaj odważne prowadzenie piłki, równie odważny strzał. No i Bieliński przyglądał się, jak piłka przelatuje obok prawego słupka. Przenosimy się już do drugiej połowy. Szarża lewą flanką w wykonaniu Szymona Szulca. Szulc dalej w polu karnym. Pada w obrębie pola karnego, ale blisko ustawiony pan arbiter wskazuje, że od bramki rozpocznie Leszczyński. Kolejna akcja Wilgi. Dośrodkowanie. I tutaj niewiele brakowało napastnikowi gospodarzy, żeby przeciąć tor lotu tej piłki. Mszczonowianka najgroźniejszą sytuację wykreowała sobie z rzutu wolnego. Strzał bezpośredni, piłka trafia w słupek, jeszcze poprawka i Bieliński ratuje swój zespół. Końcówka meczu, jedna z najważniejszych akcji tak naprawdę tego spotkania. Wypuszczony w bój Emanuel Obi jest faulowany przez rywala. 11 w samej końcówce dla Wilgi Garwolin. No i wiadomo, kto podejdzie do piłki. Jest to Grzegorz Piesio i jak już przyzwyczaił, bardzo skuteczny. Wilga wygrywa skromnie, ale jakże ważne 3 punkty zostają w Garwolinie. Dwie bardzo mocne ekipy spotkały się w Warszawie. 8 w tabeli Hutnik mierzył się z 5 Mazurem Karczew. Goście do tego meczu przystąpili poważnie osłabieni. Z powodu choroby kilku zawodników trener Mazura Mateusz Tereszczyński musiał dokonać paru korekt w składzie. Pierwsze pół godziny spotkania to obustronne badanie możliwości rywala. Po dwóch kwadransach gra zaczęła nabierać rumieńców. Gospodarze po raz pierwszy tak naprawdę poważnie postraszyli szeregi defensywne przyjezdnych w 35 minucie, kiedy po dośrodkowaniu Giela niecelnie głową uderzył Winiarski. Parę minut później, w 41, mogliśmy odnieść wrażenie, że jesteśmy świadkami déjà vu. Ponownie centrował Giel, z tym, że głową w światło bramki nie trafił akurat Piasecki. Hutnik cały czas napierał, kilkadziesiąt sekund później piłkarze Dumy Bielan wreszcie dopięli swego. Patryk Winiarski znakomicie sfinalizował zagranie z głębi pola i dał tuż przed przerwą prowadzenie swojej drużynie. Golkiper Karczewa w tej sytuacji mógł się tylko przyglądać, jak odbita od poprzeczki piłka ląduje w siatce. Mazur wraz ze startem drugich 45 minut wziął się za odrabianie strat. W przeciągu niecałych 60 sekund goście dwukrotnie próbowali strzałów z dystansu, ale za każdym razem efekt był ten sam i marzenie o wyrównaniu trzeba było odłożyć na bok. Po blisko godzinie gry mogło być już 2-0 dla Hutnika. Przejęcie piłki w środku pola, idealne zagranie w tempo do Piaseckiego, natomiast Damian Cybulko wykazał się anielską cierpliwością do samego końca, czekając na to, co zrobi napastnik gospodarzy.
Warszawianie nie zaprzestali szturmu na bramkę Karczewian i konsekwentnie starali się podwyższyć prowadzenie. W 70 minucie co prawda ta sztuka im się udała, jednak ten gol nie mógł zostać uznany, ponieważ jeden z graczy Hutnika znajdował się na pozycji spalonej. Wraz z biegiem czasu problemy Mazura tylko narastały. Od 72 minuty goście musieli radzić sobie w dziesiątkę po czerwonej kartce, którą otrzymał starający się przerwać kontratak Mateusz Latuszek. Szczęście w nieszczęściu dla gości, że faul miał miejsce tuż przed obrębem pola karnego. Kolejna groźna sytuacja Hutnika. Konsekwencją wcześniejszego zdarzenia był rzut wolny. Sprawę w swoje ręce wziął Paweł Giel. Strzał najlepszego snajpera w zespole okazał się jednak niecelny. Formalności w końcówce spotkania mógł dopełnić Bartnik, ale Cybulko po raz kolejny na posterunku. Trzy punkty zostają na Bielanach. Na Państwa ekranach komplet rezultatów 24 kolejki. Zdecydowanie najciekawiej było w Ostrołęce, Płocku i Raszynie. Szybka analiza ligowej tabeli. Na czele bez zmian, sporo jednak przetasowało się na dole. Świt goni Narew, Raszyn przeskoczył Narew. Cały czas niepewne swego losu Markowia Marki i MKS Przastysz. 25. kolejka powinna dostarczyć nam sporo emocji. Dużo do udowodnienia ma Troszyn, Piaseczno, a na papierze najciekawiej prezentuje się starcie rozpędzonej Ząbkowi Ząbki z liderem z Mińska Mazowieckiego. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, subskrypcję i komentarz. Do usłyszenia za tydzień.